Gospodin z wami. Pan z wami. Czytanie słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: pogriješili tvoj brat, idi i pokaraj ga. Gdy brat twój zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby nie na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie, bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Oto słowo Pańskie. Draga bracio i sestre, drodzy bracia i siostry, drodzy wierni, fragment Ewangelii, który właśnie słyszeliśmy, zawiera naukę Pana dotyczącą relacji z braćmi, to znaczy upominanie braci, to według ich zaniedbań, błędów, grzechów, ale również naukę o wspólnej modlitwie. Święty Augustyn i święta Monika odnieśli się do tego. Jezus jest Emanuelem, czyli Bóg z nami, nie zapominamy o tym. Jest z nami we wspólnocie kościelnej i zgodnie ze słowami, które przed chwilą usłyszeliśmy, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w moim imieniu, tam jestem wśród nich. A Jego przesłanie jest zawsze przesłaniem pojednania, a nie zemsty. W tym kontekście należy rozumieć i stosować braterskie napomnienie. Jest z nami, kocha nas, pomaga nam, nawet w relacjach międzyludzkich. Wszyscy dobrze wiemy, że relacje między ludźmi mogą być skomplikowane i trudne. Tak jest wśród ludzi. Tam, gdzie jest ich więcej razem, od razu pojawia się więcej różnych opinii. Każdy chciałby, aby było według jego myśli, aby rozwiązywać problemy tak, jak on uważa, że jest najlepiej. A tu następują komplikacje, napięcia, a nawet konflikty. Więc jak dalej? Słowa Jezusa, które właśnie usłyszeliśmy, odnoszą się do takich konfliktów, sporów w Kościele. On prosi nas, słyszeliśmy, abyśmy odzyskali naszych braci i siostry, zdobyć, odzyskać z powrotem kogoś, to coś więcej niż powstrzymanie czegoś czy czyjegoś niewłaściwego zachowania. Jest to nawrócenie danej osoby, prawdziwa i całkowita zmiana zachowania. Więc Jezus nie mówi nam o życiu, które byłoby idealne, zawsze pełne harmonii i przyjaźni, ale wskazuje nam potrzebę przebaczenia, cierpliwości, ale także pokory w relacjach międzyludzkich. I możemy zapytać się, dlaczego. My wszyscy wiemy, że często upominamy, karcimy innych, ale zwykle to na ich szkodę. A Jezus chce, żebyśmy odzyskali naszych braci i siostry. I w ten sposób święta Monika nie tylko pozyskała swojego zagubionego syna dla Jezusa przez swoją modlitwę, ofiarę, posłuszeństwo wobec biskupa Ambrożego i zyskała łaskę
iż jej syn stał się jednym z największych świętych Kościoła katolickiego. Bracia i siostry, widzimy tu, jaka jest siła modlitwy, ale i siła wspólnoty, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w moim imieniu, ja jestem, to mówi Pan, i On nas wysłuchuje. Więc warto zatrzymać się na tych kolejnych słowach Jezusa z Ewangelii, którą właśnie słyszeliśmy. We wskazówkach Jezusa widzimy, iż bardzo ważna jest ta kolejność, więc pierwsze upomnieć, ale na sam osobiście, jeżeli to nie wystarczy, to uczynić to z dwoma, trzema świadkami i dopiero na końcu przed całą wspólnotą. Tam więc pierwsze samego, jeżeli to nie przynosi korzyści, to świadkowie, jeżeli nie, to przez wspólnotą. Jeżeli nie dojdziemy do celu, co niestety jest często możliwym, Jezus mówi, abyśmy wobec takiej osoby odnosili się jak wobec pogan i celników, także więc wobec tych, którzy nie należą do naszej wspólnoty lub którzy odeszli od niej. Wola Jezusa, wola Boża jest taka, aby wszyscy się nawrócili, aby wszyscy żyli. To znajdujemy już w Starym Testamencie, szczególnie u proroka Ezechiela, który przemawiał do ludu w niewoli, przekazywał słowa Boga, a jeśli by występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełnił, a strzegł wszystkich moich ustaw i postępowałby według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze. A więc to jest Boża wola, aby wszyscy mogli się nawrócić i żyć pełnią życia. Ale w dzisiejszej Ewangelii Jezus akcentuje naszą odpowiedzialność, aby grzesznik mógł się nawrócić i żyć na nowo, właśnie w tej pełni. Wszystko to jest właściwie wezwaniem do wiernych, aby byli odpowiedzialni wobec siebie nawzajem. I Jezus wzywa nas, gdy widzimy, że jakiś brat zgrzeszył lub żyje w grzechu, że abyśmy go jednak nie osądzali, lecz abyśmy go nauczali i abyśmy ze względu na miłość wobec niego starali się uratować go od grzechu, aby kierował się w stronę zbawienia. Jeżeli człowiek trwa w grzechu, to oddziela się od Boga i zbawienie jest pod znakiem zapytania. Przez grzech, śmierć przyszła na świat. Nie zapominamy o tym. Przez grzech człowiek utracił wspólnotę ze swoim Stwórcą i dlatego musi żyć oddzielony od Boga. A życie bez Boga, to wiemy, gdzie prowadzi. Może nawet nie jesteśmy świadomi, jaka została nam udzielona łaska, że możemy Bogu wierzyć, miłować Go. Człowiek, który nie zna Boga, ten grzeszy, a przez grzech jest martwy duchowo, oddzielony od Boga, który jest źródłem życia i sam nie może przyjść do Boga. Aby zostać zbawionym, człowiek musi narodzić się na nowo, narodzić się nie z ciała, ale z wody i Ducha Świętego, tak jak Jezus powiedział Nikodemowi. Ale wszyscy wiemy, że potrzebni są świadkowie miłości Bożej, którzy pomogą nam, abyśmy osiągnęli te nowe narodziny. Przyjąć zbawienie, które Jezus nam daje przez swój Kościół, który kontynuuje Jego dzieło. Wszyscy nawróceni, przeważnie to, co robią, to przychodzą do spowiedzi. Nie tylko po to, aby wyznać swoje grzechy, aby się oczyścić, ale aby wzmocnić się przez Ducha Świętego i przeżyć te nowe narodziny i aby byli zbawieni. Zbawienie jest jedną z najważniejszych rzeczy dla każdego człowieka. Ale dzisiejszy świat tak jakby kochał życie bez Boga, tak jakby Boga nie było albo było wystarczająco dużo czasu, więc nie spieszy się z nawróceniem. Jedna pouczająca historia mówi, jak trzech demonów
Trzy złe duchy pojawiły się przed swoim Panem. Jezus nazywa ich księciami tego świata i pyta każdego z nich, jaką mają taktykę, aby skorumpować i stracić ludzi. Pierwszy z tych duchów mówi, że chce przekonać ludzi, że Bóg nie istnieje i że mogą zrobić wszystko, mają całkowitą wolność. Ale diabeł odrzucił tę taktykę i mówi, tak nie może, bo ludzie patrzą na naturę i niebo, a potem pytają, kto to wszystko stworzył. I znów może wrócić do Boga. Drugi zły duch zaproponował, aby światu powiedzieć, iż piekło nie istnieje i że ludzie nie muszą się niczego bać, bo piekło to jest opowieść dla małych dzieci. Ale ta taktyka również została odrzucona, bo piekło już istnieje na ziemi. Ludzie sami to mówią, żyją w piekle. I mówi ten trzeci zły duch i przedstawia swój program. Mówi, powtórzę ludziom, żeby się nie martwili, bo mają cały czas, dużo czasu. I duch mówi, tak, to jest właściwa taktyka. Ludzie powiedzą sobie jutro czy później, po co się zmieniać, dlaczego próbować się nawrócić teraz, mam wystarczająco dużo czasu. I w ten sposób będą przekładali swoje nawrócenie na jutro, pojutrze i tak dalej. Ale nie wiadomo, kiedy będzie ostatni dzień. Drodzy bracia, zobaczcie, jak łatwo wpaść w te pułapki. Święty Augustyn też tak myślał. Nie muszę się od razu nawracać, ale nie zaniedbujmy nasze nawrócenie, ani nawrócenie naszego brata. Nasza Matka Boża, Królowa Pokoju, od początku wzywa do nawrócenia i do wzrastania w świętości. I ona również podkreśla naszą odpowiedzialność w różnych orędziach. Tak, w jednym orędziu jest, słuchajcie, pragnę mówić do was i wezwać was do większej wiary i zawierzenia Bogu, który was nieskończenie kocha. Dziadki, wy nie umiecie żyć w łasce Bożej. Więc ponownie wzywam was, abyście nosili Słowo Boże w swoim sercach i w myślach. Umieśćcie, dziadki, Pismo Święte na widocznym miejscu w swojej rodzinie. Czytajcie je i żyjcie nim. Pouczajcie swoje dzieci i bądźcie dla nich przykładem. To tak żyła święta Monika i starała się pouczać swojego syna. Wiemy, że potrzebowała dużo czasu, ale bracia i siostry, jaki efekt? Nie tylko nawrócenie, ale największy święty, jakiego dał nam Kościół. Najdrożsi, jeżeli to Słowo Boże nosimy w swoim sercu, w swoich myślach, tak jak święta Monika, jeżeli staramy się żyć według tego Słowa, to wtedy możemy powiedzieć, że prawdziwie trwamy we wspólnocie Jezusa, to znaczy zgromadzeni wokół Jego osoby, przylgnęliśmy do Jego Słowa, do Boga. W Bogu jest źródło wszelkiej miłości. Fragment z Ewangelii, który właśnie słyszeliśmy, mógłby być jeszcze raz przeczytany w domu. Zaczynając od tego ostatniego wersetu, którym jest, gdzie dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Jaka to radosna nowina. I widzimy, jakie jest prawdziwe oblicze Kościoła. To wspólnota serc, wspólnota miłości, która korzenie ma głęboko w tajemnicy Chrystusa, w tajemnicy nieskończonej miłości, w tajemnicy samego Boga, we wspólnocie tych, którzy kochają Boga i bliźniego, aby mogli być zbawieni, dojść do Królestwa Niebieskiego. Niech w tej drodze pomoże nam kochana Matka Boża i święta Monika. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja.
Pomódlmy się do Pana, który wzywa nas, abyśmy czuwali nad swoim zbawieniem. Panie, spraw, aby cały Kościół pod przewodnictwem swoich pasterzy czuwał nad zbawieniem wszystkich. Panie, spraw, abyśmy wobec siebie darzyli się obfitą miłością. Panie, wzbogać Jezusem Chrystusem wszystkich chrześcijan i wszystkich innych ludzi. Panie, przywróć sprawiedliwe relacje między różnymi klasami i spraw, aby zapanował wzajemny szacunek. Panie, wysłuchaj nasze modlitwy i przez swoją łaskę prowadź naszym życiem przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.